Port Łódź. Plac manewrowy. Kursant jedzie ręka. Charakterystyczny element przy zatrzymywaniu, to widzimy tą kratkę taką odpływową, ona w pojeździe egzaminacyjnym musi być na wysokości zderzaka. O, tak jak teraz. Czyli w lusterku tutaj z przodu widzimy zderzak na równe z kratką i jest ok. Stawia się do parkowania skośnego przodem. Przypominam, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Przypominam również, że pierwsza linia ogranicza pole wjazdu 7,5 metra od stanowiska. Widzimy, włączył kierunkowskaz bardzo dobrze. Wjeżdża w pole przodem. Tak, nawet nie musi aż tak bardzo daleko wjeżdżać do końca. Wystarczy, że wjedzie, zatrzyma się i wyjeżdża tyłem. Przypominam również o kierunkowskazie. Widzimy, jest kierunkowskaz. I przypominam, że ograniczeniem pola wjazdu jest ta pierwsza linia, którą tutaj widzimy teraz, bo są trzy. Pierwsza, druga i trzecia. Pierwsza i druga to jest w przypadku kategorii C. Trzecia już jest kategoria C. Tak, i widzimy tutaj, trzeba, nie możemy naruszyć pola wjazdu. Kierunkowskaz był bardzo dobrze. Kursant ustawia się do parkowania prostopadłego przodem. Wort Łódź, Nowy Józefów. Przypominam, kierunkowskaz i zobaczcie, druga linia ogranicza pole wjazdu. I znowu między żółte pachołki będzie wjeżdżał. Tak. Wjazd przodem tym razem. Wyjazd tyłem. Wjechał w pole. Nie musicie tak daleko wjeżdżać. Wystarczy wjechać. I wyjazd tyłem. Pamiętajcie, że zanim ruszycie, po zmianie biegu na wsteczny lub przed tą zmianą, włączyć kierunkowskaz, żeby o nim nie zapomnieć i później ten kierunkowskaz pilnować, jak będzie wyskakiwał, to trzeba poprawiać. I popatrzmy. I bardzo dobrze. Tak. Przypominam również, że parkowanie musimy zacząć minimum 2 metry od stanowiska i skończyć minimum 2 metry od stanowiska. Prostopadle tyłem, solówką, czyli kategoria C. Zobaczmy, wjeżdża między żółte, na żółto oznaczone pachołki. Czyli musi na tyle daleko odjechać, ustawiając się, żeby widzieć oba te pachołki. I kontrolować pierwszy pachołek, ma po prostu ten pachołek cały czas być widoczny i wtedy bez problemu sobie poradzimy i nie pomylimy się przy ewentualnie wjeździe. Na żyletki, ale wszedł. Czyli parkowanie prostopadłe tyłem. Wjazd tyłem, przypominam, wyjazd będzie odbywał się przodem. Wjechał tyłem, zaparkował w polu, wyjeżdża przodem. Przypominam, ograniczeniem pola wjazdu jest druga linia,
czyli 12 metrów od stanowiska. Druga linia, 3 kategorii C i parkowanie prostopadłe. Przodem lub tyłem, druga linia ograniczająca. Ja się do parkowania równoległego. Z prawej strony, wjazd tyłem, przypominam, wyjazd przodem. Również trzeba pamiętać o kierunkowskazie. Ważne tutaj jest, aby nabrać odpowiedniego kąta. I widać, że ten odpowiedni kąt mniej więcej jest prawidłowy. Także nie powinno być problemu z zaparkowaniem. W jaki sposób ustalamy ten odpowiedni kąt? To myślę, że każdy instruktor wie i Wam powie w trakcie szkolenia. Przypominam, że w trakcie tego parkowania obrys może wyjechać w trakcie parkowania poza linię. Po zaparkowaniu musimy być obrysem. No i bardzo ładnie zaparkował. Tak. I popatrzcie na kierunkowskaz. Zaczął od kierunkowskazu, wyjeżdża. Parkowanie równoległe z prawej strony, wjazd tyłem, wyjazd przodem. Wjazd pod wzniesienie, przypominam, w odpowiednim miejscu pojazd zatrzymuje się na wzniesieniu i z wykorzystaniem hamulca ręcznego rusza. Nie może stoczyć się więcej niż 20 cm. Zatrzymał się, zaciągnął ręczny. Popatrzmy na koła. Nie cofnęło się auto. Pięknie. Wykonał zadanie. Wjazd pod wzniesienie to jest jedno z zadań, które również w kategorii C czy CE możecie wylosować.